Egzaminu, Ron? A, czy nie wyglądam, jakbym miał gorączkę? Nic z tego, Ron. Harry i ja będziemy na korytarzu, jak skończymy swoje egzaminy. Cześć. Miło było was poznać. Ach, tu jesteś, Ron. Gotowy do egzaminu końcowego? Cóż, właściwie... W porządku, zaczynajmy. Przed Ron. Ten egzamin jest dość trudny i, dziewko, niebezpieczny. Niebezpieczny? Aby zdobyć ocenę celującą, musisz zebrać wszystkie 5 tarcz zadania. Do dzieła, Ron. Powodzenia! Siema, ludziska. Jak widzicie, gramy teraz w Harry'ego Pottera. Jakby to było jakaś nowość na moim kanale. Mamy właśnie teraz egzaminy. Przystąpiliśmy do egzaminów. No pierwszy nasz egzamin, jak widzicie, to jest egzamin, który będziemy przechodzić Ronem. Ile on potrwa, tego nie wiem. Bo tak jak mówiłem na którymś tam już odcinku, po prostu nie wiem ile... Nie wiem ile trwają te egzaminy, nie przeszedłem nigdy gry do końca. Ale no zobaczymy. Wydaje mi się, że to nie powinno być trudne. No, jeszcze trochę fasolek. Zanim oczywiście zacząłem nagrywać, pozbierałem dosyć... Może nie sporo, ale jakieś 150 fasolek zebrałem, może troszeczkę więcej. O, coś mi się zdaje, że... O, dobra, no. Bałem się, że spadnę, ale... Ale udało się. Dobra, czekajcie, bo tu mamy... Tu wiem, że jest tarcza jakaś... O, właśnie tutaj. Cześć, tu chyba jest po... Shit, gad... Dobra, nie jest źle, tylko jak tam my się wpierdzielimy. Aha, no dobra, jeszcze raz. Powtórka z rozrywki. Uj. Dobra, mam nadzieję, że teraz. Wskoczę tam, bo jak nie, no to nie. Uff, dobra. Trzeba wyczaić. Dobrze. Tu chyba da się wyżej. No coś tam się da. Spróbujemy wyżej, zobaczymy. Co tutaj wyżej będzie. Na nas czekało. Mam nadzieję, że coś pozytywnego. Chyba. Czy to co, tak napisał, żeby bawić się na wysokościach? Co my, kurde, robotnicy jesteśmy, że będziemy na wysokości się bawić? Nie no, ale serio. Ludziska, widzicie tutaj coś ciekawego? Czy ja po prostu coś przeoczyłem? Może po prostu musimy tu wbić, aby się tam przedostać. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. A tutaj właśnie, co tutaj na nas czeka? Ojojoj. Akurat się złapaliśmy na sam styk. Weź mi fasolki. Ale fajna leśnica, zbroja. Tak fajnie, no. Tylko czekajcie, bo to jedzie tam. A więc my się razem z tym zabierzemy, oczywiście. Tarza, to będzie musiał na pewno coś zrobić. A, już wiem co. Jestem ciekawy właśnie, ile te zadania potrwają. Pewnie zbite pół godziny. Dobra, za wajchę tutaj pociągnąłem, za to dźwignię. Tylko, że niestety, jak widzicie, to nic z tego. Trzeba gdzieś tam jeszcze dostać, może smoka dostaniemy. Nie, Ron, może zaczarować. Nie, dobrze. Zresztą, zobaczymy z czasem. Muszę zebrać wszystkie 5 tarcz, bodajże będzie... Powinien zaraz się tak jakby powiedzieć zrespić. Widzicie kosteczki, no coś tu... A nie, znikają. Rączka mu odpadła. Dobra. O, tarczy. O, świetnie. Na wszystko. Aj! Pierdoła ty. No życia nie straciliśmy, ale tam... O, znowu mamy, tak? Już będzie jeszcze raz? Chyba nie, ale dobra.
Dobra, i to. Dobra, przejdziemy prawdopodobnie drugą stroną jakoś. I tutaj chyba będziemy musieli skakać, tak mi się zdaje. Nie, nie jest tak źle ze skokiem. Dopóki widzę tutaj krawędź, bo jak... Bo raczej w powietrzu nie skoczę. Wiem, że ja to mozolnie robię, ale nie chcę przechodzić kawał od nowa. Okej, okay, tym sposobem znaleźliśmy się już na drugiej stronie. No i git. Chociaż nie, czekajcie, bo... Tutaj też są fasolki. Ale to prawdopodobnie... Potem jak skoczę... Lecimy! Kurczę, ja jestem strasznie zmęczony, mówię wam serio. Niesamowicie zmęczony. Miałem, kurde... I tam oddawali nam, kurczę, kartkówki w klasie. I jeszcze musiałem kumplom tam tłumaczyć kilka rzeczy, bo... No, adekwatnym przedmiotu. Chodzi dokładnie o przedsiębiorczość, takie tam pierdoły. No i jakoś to zleciało, jeszcze miałem sprawdzian. Warto o tym wspomnieć. Nie wspominając, a raczej wspominając o tym, że w kij prac domowych. No... No dobra. Dużo ich coś. Rzeki jest tyle. Wszystkie powrzucamy? Chcemy wszystkie powrzucać. Okej, dobra. I tu mam kolejną tarczę. Raczej to nie starczy ukończenia. A może... Chociaż nie, wątpię. Dzisiaj gram... Jakoś już tak dziwnie. Zmęczony jestem strasznie. Musiałem wypić kawę. Bo po prostu sen mnie zmagał. No i co, już? Już nic na pewno, nie? Na pewno? O, dobra. Jeszcze? Będziemy mieli za co kupować karty. Chciałem właśnie wspomnieć wam jeszcze, że zostały nam dwa odcinki do końca gry. Ten odcinek, który właśnie oglądacie, plus odcinek jeszcze jeden. Także widzicie, no niedużo zostało. Ach, potem czeka nas czara ognia. No tak, ta gra będzie dosyć dłuższa, czarownie. Pewnie mi zajmie to, nie wiem, 10-15 odcinków. Zobaczymy zresztą, jak to będzie, bo czarownia nigdy nie przeszedłem. Dosyć daleko byłem w fabule z nią, ale... Gdy grałem w tę grę, byłem... O kilka lat młodszy. A jaki głupi! Ale to już miesza. Czekajcie, musimy chyba tutaj coś szczelić. O, joki, kurwa, fajfus. Aha. I co, możemy sobie jeszcze zaczarować, nie? Dobra. Ej, hej, dobra już. Szybciusieńko. I tu chyba nic... O, nie. Oj. Nie, to wiecie, może zrobimy tak. Jak się uda, jak się nie uda, to będzie kicha. Kiszka będzie! Aha, to się uda, czyli... No chyba, mam taką przynajmniej nadzieję. Jep! Jep dzidy! Dobra, lepiej nie. I my tutaj będziemy lecieć. Płynąć w wodzie, w powietrzu. O, tu mamy fajfusek, będę czary, wszędzie jakoś na to wskoczyć. Aha! Jep! Joki speedhawk! O, ja pierdzielę! Kurde! No fuck, świetnie.
Nie kurwa. Shit. Ej, chodź, 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 tutaj, tutaj jestem, tutaj. No dawać, dawaj, dawaj. Może dwóch się uda. Kurwa, za Sony nie zabiją. Nie, jeden tylko. Kurde! Shit, zaraz to wybuch. Dobra. Kurde! Lata tutaj. Co tyle? No, z 4000 pewnie będzie po tych wszystkich zadaniach. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bodajże misja, a raczej egzamin grając Ronem zejdzie nam najdłużej, tak mi się zdaje. Coś mi się tak zdaje. Nie ukrywam, że oglądam już zagranie mojego kumpla Degralda 39. No i Ronem zeszło chyba najdłużej. Tak mi się przynajmniej zdaje. I tak, tak. No. Nie będę się bawić tutaj z żyćmi i tak dalej. Dobra. Shit! Nie tu miałeś lecieć, idiota. Czekajcie. I tutaj chyba już ukończyliśmy tą misję. Chyba tak. Tylko nie wiem, czy 5 zebraliśmy. Mam nadzieję, że 5. Jak nie, to kurczę, będzie dobra szkoda. Dobra robota, Ron. Zdałeś na medal. Wygląda na to, że doskonale opanowałeś... No, chyba 5 zdobyliśmy. Dziękuję, profesorze Lupin. Carpe retractum, egzamin na 100%. Powtórz egzamin. Nie, dziękuję. Czy jesteś gotowa do egzaminu, panno Granger? No, teraz Hermiona. Oczywiście, profesor McGonagall. Dzięki zmieniaczowi czasu, który od pani pożyczyłam. To może być trochę trudniejsze niż nasze poprzednie ćwiczenia. Musisz zebrać 5 tarcz, żeby uzyskać najlepszy wynik. Nie ma sprawy. Możesz zaczynać. Jak widzicie, staram się nie owijać w bawełnę tutaj i... jakby to powiedzieć... Nie ginąc, ale... po prostu nie tracąc czasu na... takie pierdoły, tylko wiecie... wszystko na 100%. No i tak dalej. Dobrze. Czekajcie, my jesteśmy po tej drugiej stronie, a na tym będzie... Dobra, później się zaczaruję Hermioną. Teraz sobie tu polatam królikiem. Wiecie, że lubię nim biegać i no, sprawdzać wszystko. Może jakaś tam tarcza, może coś będzie zawsze. To takie jojka. Dobra, nie chcę tam wpaść. Znając życie, to pewnie zaraz wpadnę. Jep. Ło, małysz, dobra, prawek małysz. Może się uczyłem od małysza, nie pamiętam, było ciemno. Ciemno jak w grobie. No może nie jest tak. Ale było ciemno. Wszystko? Wszystko. Dobra. Nie mogę się doczekać kolejnych części Harry'ego Pottera. Zawsze na zagrałem z Harry'ego Pottera. Na praktycznie co drugim albo co trzecim odcinku mówię, że nie mógł się doczekać kolejnych części. Tak już po prostu mam. Okej, co teraz, ludziska, co teraz? Ja może się cofnę. Nie wiem, że nie chcę tracić czasu, już tyle razy mówię, ale zdaje mi się, że coś przeoczyłem. Aha, no dobrze. Miałem słuszność. Dobra, więc tutaj już możemy troszeczkę zaszaleć Hermioną, jeżeli to tak można nazwać. Aha, teraz to ja wślizuję. Kutasy, kutafon. No, what the hell? To jakie to są jakieś... Dobra. To, no i ostatnio... No i to też się nam nie pokaże. Także straciliśmy niestety. No i szkoda. Ujoj. Ujojoj. Chyba wszystko. Tarcza. Yeah! Tarcza! Go, Power Rangers! Pierwsza tarcza. Coś mi się zdaje, że to zadanie nie będzie wcale... Aha, tu trzeba chyba się starczo... Depulso. No
Oj, oj, pamiętam jak mój kumpel Degrad się bawił z tym. Trochę. Ej, ja powiem prawdę, że nie pamiętam kto cię, po prostu na pałę wciskałem. Miałem farta i tyle. Dobra, dziękuję, fart. Chyba już nic z tego nie będzie. Już tak mi się zdaje. Depulso! Czekajcie. Aha, dobra, tutaj mamy jakieś. I co? I tutaj nam się otwiera chyba tarcza. A, smok. Smok, dobra. Ale czy możemy jeszcze coś z tym zrobić? Może nam się to zresetuje wszystko. Nie, raczej nie. Szkoda. Draconic Force. Co my tym drakonem. Malfoy, kurwa. Kurde, mam głupie pomysły, ale lepiej nie będę wam o nich mówił. No, dobra. Cium, 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 cium. Tutaj będziemy też latać smoczkiem na czas. Co nie jest za ciekawe. To może być trudne. Aha, no tak, dobra, tu było na czas. Właśnie, nie wiem ludziska, czy będę się starał wszystko po prostu poprzechodzić. Aha, musimy te obręcze, no ta. O cholera, cholercia! That's crap shit! O kurde. Ja postaram się jakoś to, wiecie. Tutaj przelecieć, pozbierać co nieco. Oczywiście nie będę tego wszystkiego tak zbierał, natarczywie. No dobra, jak widzicie tutaj musimy szybko wlecieć. Dobra, jak mówię, nie będę tutaj w tym zadaniu wszystkiego zbierał, bo no, umówmy się szczerze, nie ma zbytnio sensu. Dobra, dobra, dobra. Ja wiem, że jest tutaj dosyć sporo tego czasu i można naprawdę się pobawić, ale chyba nie ma sensu, żebym co chwilę od nowa robił i latał smokiem. Bo po prostu wiem, że to może być nużące. Kurde! Shit, nie tu! Leć, 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 leć. Mój drogi, leć, no! Fuck! Fak, 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 fak. No i dobra, i tutaj nie mam czasu, więc mogę się trochę pobawić z tym. Mam nadzieję, że nic nie było jeszcze w tym pokoju. Chyba możemy już tutaj przejść. Tak, mi się przynajmniej zdaje. To jest tarcza ukończenia, czy to... Tak, to jest tarcza ukończenia. I właśnie to mi się nie podoba, ludziska. Nie wiem jak to zdobyć, wiecie. To wszystko. Może uda nam się przelecieć jakoś tutaj.
Nie wiem, mam nadzieję, że... Widzicie, boję się o to, że tutaj nie zdobędziemy tych tarcz. Nie wiem, jak je zdobyć w końcu. Wiem, że na pewno coś musi być z tym. Nie wiem, dobra, zobaczymy, jak to będzie. O cholera. No i widzicie, co żem narobił. Chyba będę musiał powtórzyć to zadanie. Tak mi się przynajmniej zdaje, bo tu... Dobra, nie ma co, będę powtarzał zadanie. Ukończyłaś egzamin o czasie, panno Granger. Ale nie zebrałaś wszystkich 5 lat. No niestety. Może podejdziesz do egzaminu powtórnie, żeby poprawić wynik. Okej, to ja poprawię wynik i za chwilę się zobaczę. Okej, już jestem uciska po prostu. Żeby otworzyć tutaj te 2 kraty, to trzeba było polatać smoczkiem i poszukać tam takich ukrytych, jakby tam powiedzieć, takich jednej ukrytej, tak troszeczkę ukryta była tam taka właśnie, jakby taki pokoik, tam trzeba było zapalić, tak jak tutaj, ogień. No i drugi też taki pokoik, w którym też trzeba było zapalić ogień i po tym pokazują się te tarcze z fasolkami. Dobrze, mamy 5 tarcz i możemy ukończyć w końcu zadanie. Świetnie. Dobra, wystarczy przejść. No i zaliczyłeś na 100%, panno Granger. Dokładnie tak, jak to sobie wyobrażałam. Dziękuję, profesor McGonagall. Szkoda, że rok szkolny już się kończy. Jest jeszcze tyle do nauki. Proszę nie przesadzać, panno Granger. Jak nie dla własnego dobra, to dla dobra innych. No i ukończyliśmy w końcu na 100%. Klasius Potter? Gotów, profesorze Flitwick. Wyśmieni! Dobrze. Znasz zasady? Zbierz wszystkie 5 tarcz, żeby uzyskać najlepszy wynik. Rozumiem. Zebrać 5 tarcz. I tu będziemy mieli... Jeszcze jedno, Harry. Egzamin jest ciutkę trudniejszy od zwykłych zajęć z Glaciusem. Powodzenia! Tu będziemy mieli śliską zabawę. Nie, mówiąc szczerze, to będzie troszeczkę zabawy z tym lataniem. Raczej ślizganiem się będę musiał kilka razy powtórzyć misję, bo będzie kilka możliwości zdobycia tego wszystkiego. O kurde. Ojojojoj. Dobra, mam pierwszą tarczę. Jest moc. A teraz jesteśmy mocniejsi, nie musimy nic zamrażać takiego ognia, tylko od razu możemy pokonać jednego z tych jaszczurów. Świetnie. Chociaż to wiele nam nie pomaga, bo i tak czy siak było łatwo. Aha, dobra. To był nasz przeciwnik. Wolka w klatce! O kurde. Jest ich więcej. O! Dało się 2. Czech? Kurde. Oj, tarcza. Dobrze. Fajnie. No nie, no tak blisko byliśmy tarczy i co? Aha, i jajco. Dobra. Ej, bo proste. No dobra. No, już. Dobra. Tak jak mówiłem, odcinek 30 był dobry. Aha, teraz z każdej strony. Nie no, mówię szczerze, ogólnie cała gra i egzaminy końcowe nie są trudne. Ale się palimy. To może kiedyś tam były trudne, jak się pierwszy raz grało w takie gry, to za pierwszym razem nigdy nie jest łatwo. Aha. Ale co z tamtą tarczą? Ja się pojęła tamtą tarczą właśnie. I najwyżej będę powtarzał. Oczywiście nie pokażę wam tej powtórki. Najwyżej pokażę wam, jak zdobyć tą tarczę. Bo nie wiem, czy mi po prostu jej nie minął przez głupotę, czy po prostu... Aha. A, co mi się otwierają? Myślałem, że mi się coś zbugowało i nie mogę, kurczę, zaczarować. Aha. To są też jak zwykle plus i minus. No ale to jest dosyć proste do pokonania. Chokliki nigdy nie były trudne. No może to trudniejsze są w Insygniach Śmierci, ale...
troszeczkę pobawimy się tak, że nic się nam nie stanie. Może do góry byśmy pojechali po tamtą tarczę, byłoby świetnie. Czwarta tarcza. Gdzie my jedziemy? O kurwa. Będziemy się bić? O kurwa. Auć. Auć. Kurde. Gin. Ich będzie tutaj chyba trochę auć więcej niż myślałem. Auć. Auć. Dobra. Tak, żyć mamy dużo, także... Ech. Taka zabawa, wiecie. Już kurczę, mam wprawę z tą zabawą. Ej, nie zabiłem. O kurde, to będzie dobre. Nic tu się nie pojawiło? Chyba nie. Wow! Coś przycięło. Coś przycina! O kurde, co tu się dzieje? Hej, ty złomie jebany. Czego przycinasz? Już? Uspokoiłeś się? No. Widzicie, komputer bywa chamski. Do tego człowiek musi się przyzwyczaić. No i lecimy, lecimy na górę. No i... Toki jojka. Deszcz fasolek! O, i kociukowych piegusków, i dyniałych pasztycików, i kurwa lagów, deszcz. Deszcz lagów, tego już nie było. No fajnie, jak zwykle na sam koniec może być lagi. Shit. Shit. Wszystko? I ostatnia tarcza. Nie wkurwiam, nie, złomię. Dobra. No i dobra, ukończyliśmy, mówiłem, Potterem. Było dość króciutko. Rety, aż trudno mi w to uwierzyć. No tak. To była wielka przyjemność mieć z tobą zajęcia, Harry. Masz wrodzony talent, chłopcze. Naprawdę masz dar. Masz dar. Zakończ egzamin. Okej, to już koniec naszej przygody. No niestety. Cieszę się, że cała trójka szczęśliwie zdała egzaminy. O tak, to była świetna zabawa. Mów za siebie, ja przez miesiąc będę miał koszmary. No dobrze. Zobaczmy teraz, czy zdobyliście umiejętności wymagane po trzecim roku. No proste, wszystko mamy. O, zadanie 10 na 10. No dobra, i to do zadania, jak widzicie, tutaj mam zadania dodatkowe, które będę robił. To będzie odcinek bonusowy, ale o tym za chwilę. Wygląda na to, że masz jeszcze kilka rzeczy do załatwienia. Jazda! Okej, to byłoby na tyle ludziska. Także mowa końcowa teraz będzie. Ponieważ odcinek bonusowy się wlicza jako odcinek zwykły, taki dodatkowy, for fun, całkowicie. No dobra, fajnie było robić zagramy z tej części. To jest jedna z moich ulubionych części, tak jak mówię, jedna. Bo ulubionych części moich jest kilka tutaj. Ogólnie z tej całej serii. Dzięki ludziska za to, że oglądaliście. Za komentarze i oceny też. Żeby nie było. Gierka jest naprawdę, naprawdę fajna. Jest, to wszystko wygląda całkowicie inaczej niż w poprzednich częściach. Okej, to byłoby na tyle. Ja już praktycznie kończę ten let's play. Oprócz tego odcinka będzie jeszcze ostatni odcinek. To będzie odcinek bonusowy, w którym będzie latanie na hipogryfie, walka z tymi książkami, jakimiś tam chodnikami. I to zajmie nam jakieś 15 minut, tak mi się zdaje, może 20. No i to będzie wtedy całkowite już zakończenie całej serii raczej tej części Harry Potter i więzień Azkabanu. No dobrze, to byłoby na tyle. Widzimy się w odcinku bonusowym za jutro. Widzimy się w odcinku bonusowym jutro. Trzymajcie się, cześć!